czerwoną kropką zaczynamy dzisiaj Worek Graczeński. Dzisiaj jest 16 czerwca, godzina po 14 grubo, ale mamy tylko 11 km do studenckiej chatki pod Skalanką. Także idziemy przez Wardoń, może będą jakieś lody. Zaczynamy. Klik. Ja już jestem zmęczona. Tak. A tu jest słona woda. Chcesz spróbować? Będzie mi się chciało pić. Się napijesz. Może nie spróbuj. Czyżby słone? Mhm. Czy ty to idziesz wypluć? Strasznie słone. Jakbym się wody z morza napił. Dobrze. No. Idziemy w tej chwili na Rachowiec. Praktycznie za chwilę wyminiemy. Uciekamy przed burzą. Jest trochę nerwowo. Ale z widoczkiem. Ale piękny widoczek, dokładnie. No, żeśmy wygnali, mamy 4 km w 49 minut, więc dobrze nam idzie. Idziemy. Szuszory. Ogromne. Fajne takie czerwone, nie? No. Ja nie wiem, czy to są szyszki, czy to są owoce. Oni to na owoce wygląda. A szyszka nie jest owocem? Nie wiem. Byliśmy na Rachowcu. Trochę biegliśmy, bo się zbliżała się chmura deszczowa. Ale tak jak zapowiadali, zrobiła się z tego burza. Skłoniliśmy się przy świetlicy środowiskowej z Wardoni już. No i poczekamy, aż może trochę przestanie padać. Mamy pelerynki, co prawda, ale mocno leje. Nie mamy nic nagrane z Rachowca, bo... Bo brzmiało na szczycie. Bo brzmiało i biegliśmy. Biegliśmy. No, a teraz sobie czekamy w takim uroczym miejscu. Tak leje sobie. Thank you.
ciepła woda w planie. Super. Super cieplutka. Dzień drugi. Kierujemy się na Wielką Raczę. Trochę za późno, bo 10:24, także my trochę pospali. Świetna chatka studencka. Ekipa niesamowita. Dobrze się spało. Po śniadanku trochę placeczki lżejsze. No idziemy, fajna pogoda. Jest tak grześko, w sumie 17 stopni. Idziemy na Wielką Raczę, potem przegibek. No i jak się uda dzisiaj, to rycerzowa. Dobrze idziemy. Teraz czeka nam tam podejście. Nas tam podejście. To jest chyba na... A potem to chyba Beskid, a potem na Kikule. Schodzimy z Beskidu. Teraz się kierujemy na Kikule i to chyba jest to, co jest przed nami. No, może być grubo. Przynajmniej tak mówią, że to podejście tu jest najgorsze. Zobaczymy. Jeszcze potem na Wielką Raczę. Tam sobie może coś zjemy. Pociśniemy dalej na przegibek. Jak będzie jakieś miejsce, to się wbijemy. Jak nie, to spróbujemy zejść na bacówkę na Rycerzowej. I tam się rozbijemy pewnie namiotem. Chyba, że nas wpuszczą. No. To do zobaczenia na Kikuli, jak dojdziemy. Godzina 12. Meldujemy się na Kikule. No, było ciężko. Tak jak mówią, podejście jest... No... Tak z rana... Z rana człowiek się zmęczy. Ale dotarliśmy. Teraz już nie powinno być tak źle. Mieliśmy spać na Rycerzowej. Chyba nie damy rady tam dotrzeć dzisiaj. Zabukowaliśmy sobie spanko na przegibku w schronisku. I dzisiaj tam śpimy. Tak. A teraz coś sobie zjemy. Wypijemy sobie kawkę i idziemy dalej. Kawka, drożdżóweczka. Faktem, że jest przedwczorajsza, ale... I będziemy jedli sobie. Smacznego. Dziękuję. Głodny jak byk. Gdzieś tam idziemy. Zjedliśmy na Wielkiej Raczy. Pierożki i ciśniemy, bo już jest późno, już jest po 16 na przegibek, a jeszcze 11 bo 12 km nas czeka. No idziemy. Musimy pogonić trochę. Widzimy się albo na przegibku, albo na jakiejś przerwie.
dobry. Mamy w sobotę rano nasz, w sumie to trzeci dzień wędrówki. Spaliśmy tutaj w tej chatce, znaczy w chatce, przepraszam, domku przepięknym, z łazienką. Udało nam się niesamowicie. Teraz jajeczniczka z czosnkiem niedźwiedzim na oczywiście schronisku przegibek. Trochę swojego chlebka. Trochę chlebka schroniskowego. Wyspaliśmy się, fajnie było. Kąpiel, gorąca. No i piękna pogoda. Idziemy na Rycerzową. Z przegibka. Tam za laskiem jest schronisko. Była jajeczniczka z czosnkiem niedźwiedzim, przepyszna. Teraz nas czeka około 20 km. Liczymy na jakieś racuchy na bacówce na Rycerzowej. Dzisiaj tak na spokojnie, dużo przerw. Także idziemy. Bardzo nam się podoba. Wszystko nam się tak udaje. Bardzo. Wczoraj tam byliśmy. Czy szliśmy tamtędy? Teraz jeszcze niebieskim dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym i będziemy kontynuować czerwonym już na Wielką Rycerzową. No to chyba się tam odezwiemy. Dotarliśmy na Wielką Rycerzową, ale uciekamy, bo tu jest mnóstwo much. Bo to nie są muchy, one zapylają. Ale kurde, ale są nieprzyjemne. Nie jest przyjemnie. Uciekamy stąd. Idziemy. Uciekamy, idziemy w kierunku bacówki na Wielkiej Rycerzowej. Na hali rycerzowej. Czerwonym dalej. Czerwono-niebieskim. Drugi raz to samo ujęcie. Ale babią widać. To jest to, nie? No, ten taki rożek dziwny. A przed babią jest Pilsko? Tak, przed babią jest Pilsko. Tam jest Rysianka, Romanka, tam z tyłu wystaje Romanka. No, to myśmy tam byli tydzień temu. No właśnie. Jest przepięknie. Idziemy tam na odpoczynek. No. Najładniejszy szlak. Polecamy każdemu. Tak. Worek Raczański. Można przejść kilka razy, się nie znudzi. Ten czerwony. Ten czerwony. Potem później tam idziemy. Tam. I stąd uciekamy, bo tu znowu te osy i muchy. Jak śmiesznie, Kila. Ale dłuższa, nie? Opuszczamy bacówkę na Rycerzowej. Kierujemy się teraz na Małą Rycerzową. No jeszcze tak do autka z 15 km mamy. Ostatnie chyba 3 już drogą. No piękna pogoda, żeśmy się trochę wyleżeli. Polecamy, nie zrobiliśmy zdjęcia, ale polecamy racuchy z jagodami, przepyszne. I porcja dla średnio głodnych na pół nawet wystarczy. To idziemy.
taka duża. A już ma łapki tylne, widzisz to? No. Już ma łapki tylne. Cześć, panie padalcu. Jezus, taki wolny. Zbliżamy się powoli do Rajczy. Także do rycerki. Do czerwonej kropy już niedaleko. Potem jeszcze do soli musimy dojść. Jakieś 3 km. Towarzyszy nam od 3 dni. No, bardzo dobrze oznakowany. Bardzo dobrze oznakowany. Tak. Jest pitali. Tak. Polecamy. I ostatnie metry nam zostały. Stacja kolejowa. Rycerka. Szukamy czerwonej kropy. Dotarliśmy. Którą to godzinę mamy? Już ci mówię. 16:30. Sobota. Sobota, 16:30. Jeszcze no. Idziemy do soli po autko. Także no. Jeszcze. Ale troszkę odpoczniemy jeszcze tylko i, no. I pójdziemy. Ale słońce. No, pójdziemy do cienia chyba. Chyba tak. To dziękujemy. I do znowu. Pa.